Witam wszystkich z tej strony Tomek i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Dobra. Tutaj wszystko. Tutaj się znowu zaczęło korkować. Nie wiem czemu. Myślę, jakby tutaj nam to ładnie te drogi jeszcze jakoś porobić czy coś. Tutaj użyliśmy tej jednokierunkowej. Ale tutaj się też koreczek robi. Więc chyba zostawimy tylko tą strefę. To zlikwidujemy i tutaj ten początek. To jest chyba za dużo jak na nasze jedno miasto. Dobra. Tą drogę też tutaj sobie skasujemy. Tutaj tak za dużo tych fabryk nie wybudowało się, więc w sumie żadna strata. Teraz tak. Tą drogę musimy zostawić, czyli tak gdzieś odtąd. Tylko tą główną drogę jakoś inaczej teraz poprowadzimy im. Dobra, mamy tutaj coś takiego ważnego? Nie. Tutaj recykling. Dobra, na razie się nam tutaj nie sprzyda. Tą drogę możemy wykasować. O, tam już coś zrobiliśmy. Dobra, stop. Chyba teraz skasowaliśmy służbę zdrowia i jakiś park. Dobra, droga trzypasmowa. Może nie to. Dobra, włączmy sobie. Jako, że to jest mniej budynku, powinno to lepiej działać. Mamy tutaj piękny wjazd, tutaj mamy wjazd i wyjazd. Aha, zobaczmy jak tutaj nasze przystanki. To możemy tu skosować, tutaj też. Uda się nam naprawić tą linię? Chyba nie. Poczekajcie, jak może te wszystkie kropeczki. Ajajaj. Chyba będziemy musieli całą tą linię zlikwidować. Nie wiem, co tam pisało turyści. Nie wiem, skąd ci turyści się tutaj biorą. Chyba spróbujemy to zrobić mniej tak samo jak było. Tylko na tej głównej drodze. Teraz sobie zawróć. Dobra. Te przystanki też naprzeciwko siebie. Dobra, tutaj nam prąd nie dochodzi, tak? Ale tutaj mają prąd, dobra.
Aha, ale my tutaj nie mamy. Bo w sumie mogliśmy to tutaj zostawić. A, że mi z dupa. Dobra. Tu jeszcze to zostawimy środek, tylko sam. Dobra, po tamtej stronie już nie musi być. Tutaj się nam... Ale jedźcie to jakoś lepiej, no. Tyle pasów. Wszyscy na prawo. Dobra, będziemy kontrolować. Mamy styl europejski dany. Dajmy domyślne. Tutaj w sumie też mamy tylko te europejskie. Nie wiem, czy te wieżowce na to fajnie wygląda takie. Chociaż to też ciekawiej. Dobra, nie, tutaj stawimy ten styl europejski. Dobra. Tutaj nic się takiego nie dzieje. Tutaj też nie. Tutaj to funkcjonuje. Funkcjonuje. Ludzie sobie chodzą. Zobaczmy. To jest 122%. Tutaj byśmy mogli zrobić niską zabudowę. Albo same biura. Nie. Zrobimy tutaj mieszkalną. Tylko mieszkalną. I zadbamy teraz tak o wszystko, co tu musi być. Ten jest za mały. Ty tu nie mam jednak... Właśnie to się dziwię, czemu mi tutaj ta droga cały czas jakoś tak dziwnie. To jednokierunkowa była. Dobra, teraz już mogą jechać. Teraz zobaczmy sobie szpital. No. Dodamy szpital. Mamy sobie straż pożarną, policję. Krematorium. Wszystko na tej głównej ulicy będzie. To jest tak, potrzebujemy szkołę podstawową i szkół damy sobie dwie. Jedną szkołę średnią. Czy my tutaj chcemy metro? Moglibyśmy tutaj chcieć. Tutaj. Ups.
A gdzie chcemy to połączyć? W sumie tutaj może. Dobra. Chcę nowy przystanek zrobić, jest. Tu i tu. Zawsze mogą się przesiąść w razie czego. To jest tak, tutaj musimy zadbać o prąd. Prąd weźmiemy stąd. Nie będę tak dalej puszczać tych kabli, tutaj i tak za chwilę się rozbudują. Parki tutaj też mamy, jak widzę. Może coś z tych... tamto jest za wysokie. W sumie ratusz? Nie. Ale dawać na kościół. Niech mają. I walniemy im tu jedną linię autobusową. Tylko trochę ona by tu miała jechać. Mogłaby to obkrążyć. Dobra. Zrobimy coś takiego. Metro i tak im to wystarczy, ale autobusy w razie czego może akurat też ktoś będzie chciał skorzystać. Dobra, wracamy w końcu do ilości mieszkańców, jaką mieliśmy wcześniej, czyli te 90 tysięcy. Czyli zdążamy 565 mieszkańców na tydzień. Jako tako korków nie widać. Tutaj też nie. Tutaj, ale to z względem tego, że to jest ta strefa. Ale i tak się mało korkuje, więc jest dobrze. Teraz tak, tutaj jest wszystko ok. Pomiędzy uliczkami też jest spoko. A wyspa jak wyspa. Wszystko pięknie na niej. Dobra, nic się nam nie korkuje. To jest w sumie bardzo dobra informacja dla nas. Tutaj nie wiem, czy by nie zlikwidować te uliczki dla autobusów. Chociaż nie wiem. Dobra. Tutaj się nam to robi, tutaj też. Przepraszam najmocniej. 17% zostało, dobra. Tutaj mamy strefę. Tutaj możemy zrobić strefę biznes. Tutaj mam co klinikę, posterunek policji. Tu zrobimy jeszcze straż pożarną. Tutaj będzie strefa biznes. Okej, strefa biznes gotowa. Tylko, że w strefie biznes też zadbamy o metro. Teraz tak, żeby tutaj najlepiej połączyć co z tą strefą. To by już było za dużo. A, to też było. Patrzcie. Trzeba zrobić tej linię. W razie czego się przesiądą, jakby
jak będzie taka potrzeba. Chyba strefa biznes się nam tu będzie rozwijać powolutku. Tutaj jeszcze tutaj jest w parku. Prąd mają, mają. Jako, że tu jest mały recykling, damy tutaj ten większy. Ale czekajcie, strefa biznes. To może jakiś parking? Może być tu. Tu. Dobra. Ten recykling zamienimy. Te parki są chyba w złym miejscu. Przyjeżdżali tutaj autami, żeby... No dobra. Jak kto woli. Czemu to nie jest proste? Dobra. Trochę wryliśmy się w ziemię. Chyba trzeba trochę obniżyć, to komicznie wygląda. Okej. Tutaj prądu nie mamy, więc damy sobie elektrownię wiatrową. Tutaj prądu dużo nie potrzeba. Jak ekologia, to ekologia. Tutaj strefa biznes. Strefa biznes nie będzie miała autobusów. Nie potrzebuje. Zobaczmy, czego nasi mieszkańcy potrzebują. Tutaj na razie nic. Tutaj problemy tylko ze śmieciami. Tutaj też. Tutaj ktoś jest chory. Jest za głośno. Mamy tutaj szpital, musi tutaj być. Ale tu jest jakaś słabsza opieka. Zobaczmy, ile to mamy. Jeden szpital tutaj. Walnijmy. Tutaj drugi. Może to polepszy. Po prostu będzie szybsze reagowanie. Albo coś tutaj jest nie tak, że tutaj chorują. Kilka domów się zmieniło, czy chodzi o kolory. Czy wreszcie też się polepszy? No chyba za bardzo nie. Aha, to jest stadion. Może przez ten stadion jest tutaj jakiś hałas. Zobaczmy. Dobra, czyli ten szpital był tutaj niepotrzebny, tylko... No i gdzie ja mam niby przynieść to? Tutaj? Damy sobie stadion, no cóż, tutaj też nie. Dobra, nie tutaj będzie stadion. Co nam tu jeszcze taki hałas robi? Zobaczmy. Dobra, większość już nie jest aż tak głośna jak stadion. Podepniemy z tej wodę. I koło naszego pięknego stadionu będzie atrakcja turystyczna Młyn. A jak? I on powinien generować nam prąd.
No i pięknie. Tylko tutaj będziemy musieli zrobić na pewno jakieś przystanki. Parkingi. Po drugiej stronie też zrobimy. Zrobimy kładkę, żeby mogli sobie przejść. Dobra. No to się parkuje, czyli przyjeżdżają tutaj. Nie wiem, jakie będzie zainteresowanie tym stadionem. No, ludzie parkują, no dobra. Tutaj żadnej linii autobusowej nie ma. Tutaj ewentualnie, jak już coś... Zamiast tylko jednego parkingu możemy zrobić metro. Tutaj się możemy podpiąć. Tutaj sobie będą mogli jeździć. No tutaj już wszyscy mają prawie dostęp do tej części miasta. Dobra. Dalej ten problem ze śmieciami, no. Dobra, nie jest tutaj najstraszniej. Dobra, tutaj nie jest źle. Nieźle. Zobaczmy sobie jeszcze tylko tutaj. Dobra, tutaj się ładnie przysiadają, samolociki działają, wszystko działa. Teraz przydałoby się coś ciekawego zrobić. ...7% do bazenu długo będzie mógł to zniszczyć. Gdzie mamy tu jakiś równy teren? Nie mamy nigdzie. Mamy wszędzie górzyste tereny. Dobra, wiecie co? Ta strefa bardzo dobrze funkcjonuje sobie. I ten wjazd tutaj. Może po prostu tak powinienem robić te strefy przemysłowe. Przy autostradzie, na przykład tutaj zróbmy sobie. Dobra, zatrzymałem czas, żeby nam nagle auta nie zaczęły znikać. To chyba było gdzieś tu. To jest autostrada. Tak, to jest ten z autostradą. Ale wiecie co? To ja wolę to postawić, to sobie potem zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Dobra, teraz sobie tylko po prostu drogi zmienimy te główne. Chyba musimy wejść pod ziemię, tak. Dobra, tutaj mamy drogę dwukierunkową. To sobie jeszcze tylko... Dobra, to już to mamy. Teraz ta droga trzypasmowa.
Nie pamiętam na kratek to robiłem. Nie chcę mi się sprawdzać. Po prostu sobie. No bo muszę tak raz, dwa, trzy. No to myślę na cztery. No to chyba jestem na cztery też. Raz, dwa, trzy i czwarty. I z drugiej strony zrobimy to samo. O, mamy najprościejszą strefę. Dobra, tutaj też tak. Może to będzie najlepszy plan na... Oj, dobra, trafiłem. Na tworzenie stref przemysłowych. No, nie ma takiego strasznego ruchu. Czekajcie, tutaj też mamy, czy pasmową też mamy. Nie potrzebujemy tutaj szpitala jakiegoś strasznie dużego, na 100 pacjentów. No i całe to mamy zaopatrzone. Krematorium sobie też damy. Czyż ludzie wszędzie umierają? W pracy również. Tylko wiecie co, ja chyba źle to ustawiłem. Ustawiłem tej drogi. Dobra, straż pożarna. Starczy jedna? Starczy jedna. I policja. Dobra, prąd chycimy sobie w sumie stąd. Ale jestem mega... To mamy rolnictwo, tak? A ja im tu chemikalia chcę wsadzić. Jak będę teraz... Dobra, nic. Zrobimy tutaj tak. Tą strefę podciągniemy tutaj, a tutaj zrobimy już zwykłą. Tu po prostu będziemy mieć jeszcze jedno rolnictwo. Okej. Okay. Ups. Dobra, tak. Tutaj już będzie zwykła strefa. Damy tutaj im jeszcze wodę. Dobra, i prąd tutaj mają. Stąd. Tutaj nie ma niby żyznej gleby. Nie dawałem teraz tym modem. Mamy tutaj niby rudy. Ale dałem tutaj, żeby mieli jako rolnictwo, więc zobaczymy. Ta żyzna gleba się zmienia od czasu do czasu. Bo ja tu miałem wszędzie tą żyzną glebę. No bo dajmy żyzną glebę też tutaj, a co? Nie wiem, białkowali ziemię, czy jak to się tam nazywa. Dodawali witamin. Jest.
O, to jest masakra. Bo już pewnie męczysz, co chwilę coś buduje, kasuje. Dobra, mamy 93 tysiące. Dobra, to niech się nikt nie buduje. Duża straż pożarna. Dobrze, to idźcie tutaj. To niech na razie funkcjonuje. Aż się nie... Ta strefa tutaj na mnie... nie zacznie działać. I on też potem jeszcze jedno. Będziemy mogli sobie też gdzieś tutaj zrobić. Moglibyśmy gdzieś autostradę dalej pociągnąć. Nie, można nawet w tym kierunku gdzieś tory trochę przesunąć. Też można. I tu nie jest aż tak strasznie. Patrząc na przykład tutaj na to leśnictwo i na ten... i na rolnictwo, strefy wyglądają dość ciekawie. I nie jest zakorkowane. Tu pewno teraz śmieciarek jedzie. Aha, a tyśmy to zablokowali i tutaj w sumie nie ma takiego zmożonego ruchu. Dobra, to od razu też sobie pozbędźmy się. Znajmniej, że to była tymczasowa obwodnica. Dobra, zbliżamy się prawie do 100 tysięcy mieszkańców. No patrzcie, pochwaliłem strefę. Chyba, że to te śmieciarki jak to przyjechały. Czekajcie, oni wszyscy w sumie najbardziej na lewo jadą. To jest dwupasmowa droga dana. Nie, nie ma tu źle. Tutaj się na razie nikt nie buduje. Chociaż coś tu jest jednego. Nie funkcjonuje. Tutaj też. Tu ewentualnie możemy malutkie te parki dać. Dajmy tak po rogach. Nie wiem, chyba tyle im starczy. Nawet to by coś chodziło. No i fajnie, takie zakłady przemysłowe i rolnicze przy autostradzie, ale nie przy głównej jakiejś metropolii. To jest chyba najlepszy pomysł, jaki chyba do tej pory mi tutaj wyszedł z tych stref przemysłowych. Tutaj mamy wszystko. Tutaj nie ma policji. Dobra, mój telefon. Dobra, to w sumie tak będziemy już kończyć, więc dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!